Trener Legia Fight Club, Karolu Łada. Karol, spotykamy się, żeby podsumować to, co za nami i zapowiedzieć to, co przed nami, więc zacznijmy może od podsumowania 2019 rok. Może ten projekt twój, że tak powiem, już najstarszy, no, który na stałe już wrył się w kalendarz imprez kickbokserskich. Warszawska Granda na pięści giry. Ile imprez? Ilu zawodników? Czy w ogóle masz zapisane, ilu zawodników tak naprawdę przez cały rok walczyło tutaj w sąsiedniej sali LFC? Witam wszystkich serdecznie. Paweł, szczerze nie prowadzę statystyk, jeżeli chodzi o ilości zawodników, natomiast w przybliżeniu co edycję i tak pojawiają się nowi, więc w przybliżeniu mogę powiedzieć, że takich świeżynek mogło być około 200, powiedzmy, w skali całego roku. Którzy na przykład raz przyjechali, innym razem się nie pojawili, ale byli też tacy, w dużej większości tacy właśnie są, którzy przyjeżdżają i zostają z nami. Widzę cały czas ich starty, nie tylko tutaj u nas na zawodach, ale też śledzę wyniki innych imprez, to co się dzieje u nas w kraju i te nazwiska po prostu kojarzę. Jest to duża rzesza zawodników, którzy biorą udział w ligach. Już pomijam tylko tą moją, ale w ogóle w całym kraju i fajnie, w każdym kierunku ten sport amatorski idzie. Ile odbyło się warszawski grant w 2019 roku? O kurczę, zaskoczyłeś mnie w tej chwili. 6? Wydaje mi się, że 6, ale nie jestem przekonany. Chyba 4 wiosną i 3 jesienią. Słuchaj, generalnie jeżeli chodzi o warszawską grandę, to są imprezy, które gdzieś tam skupiają zawodników różnym poziomie zaawansowania, bo wiemy, że startuje też i Dawid Mirkowski, Wiktor Waszuk, ale też ludzie, którzy dopiero zaczynają. Czy ty jesteś zadowolony z tego, jaka rzesza zawodników u ciebie startuje i przede wszystkim z tego, jaki poziom zawodników tak naprawdę tutaj występuje, bo wiemy, że każdy organizator marzy o tym, żeby poziom podnosił się z wydarzenia na wydarzenie, nawet jeżeli to wydarzenie jest skierowane do ludzi, powiedzmy, porządkujących. To znaczy, ja się cieszę generalnie, że zawodnicy z tych już umownie przyjętych zresztą klas startują, czyli ci zawodnicy już ukształtowani, natomiast mnie bardziej cieszy ten proces, kiedy ci zawodnicy przychodzą do nas i ja widzę ich progres, czyli od samego początku, kiedy do nas przyjeżdża C-klasowiec, chłopak z jedną, z dwoma, czy dziewczyna z walkami, natomiast na przykład w przeciągu półtora czy dwóch lat ja widzę, tak jak zresztą Szymon Obroślak, to jest dla mnie mega przykład, wcześniej zresztą tak samo Piotrek Wielkopolan, chociażby Daniel Strzemiński, czy kurczę Maciej Gus, którego uwielbiam oglądać. Takich nazwisk mógłbym wymieniać cały czas, tak, bo po prostu zapadają mi w pamięci. I wracając do Szymka Obroślaka, ten chłopak w tym roku zdobył przede wszystkim mistrzostwo świata we Włoszech na imprezie K1, tak? Dalej zrobił swój zawodowy debiut u Tomka Makowskiego na gali. Zdobył bodajże mistrzostwo Polski Muay Thai. A ja go pamiętam, jak przyjechał do nas na pierwszą walkę. Tu miał swoją pierwszą walkę i to jest dla mnie właśnie sens tego, co się dzieje. Ja wolę takich zawodników oglądać niż tych, którzy przyjadą tutaj już ukształtowani, bo chcą sobie zrobić w cudzysłowie sparring i wrócić. Oczywiście ich zapraszam, super, jesteście mega mile widziani, tak? Bo też was będą oglądali. Natomiast tu chodzi o proces, o coś szerszego, a nie tylko obejrzenie jednej walki. Pozytywistyczna praca u podstaw w takim razie się tu kłania chyba. Jestem pozytywistą, oczywiście, że tak. Karol, Mistrzostwo Warszawy, pierwszy raz ta impreza na mapie Polskiego Związku Kickboxingu. No właśnie, nie wypał pierwsza edycja jak twoim zdaniem, bo spodziewaliśmy się, że naprawdę będzie przynajmniej po 8 zawodników w każdej kategorii, a wiemy, że tak nie było. A na początku nie słyszałem, o którą imprezę chodzi, Mistrzostwa Warszawy, nie, no wręcz przeciwnie, uznałbym tę imprezę jako bardzo duży wypał, jako coś, co zapisało się przede wszystkim w świadomości zawodników, że jednak wyszło, bo było wiele głosów gdzieś w środowisku, że po co, że na co, że jeszcze na koniec grudnia, że to przecież już ostatnia impreza, że nikt nie przyjedzie. Z jednej strony byłem podstawiony troszeczkę pod ścianą, bo kiedy impreza została przeniesiona z listopada, mieliśmy wykonane wszystkie grafiki, wydrukowane materiały, zakupione medale, specjalne zresztą wykonane na tą edycję, masa przygotowań włożona i tak naprawdę środki, które zostały w to włożone, po prostu
zostałyby wyrzucone w błoto, że tak powiem. Natomiast ten czas też zadziałał troszeczkę na naszą korzyść z tego względu, że udało mi się znaleźć dodatkowych sponsorów na te nagrody dla zawodników. Także pierwszy raz na imprezie gdzieś takiej, może nie centralnej, ale strefowej, że tak powiem, zawodnicy, finaliści, zwycięzcy otrzymali po 500 zł, prawie we wszystkich kategoriach wagowych. No nie udało mi się niestety znaleźć dla wszystkich, ale za rok też jest impreza, znaczy za rok, w tym roku impreza, tak? Więc kto wie, może nie tylko dla finalistów, ale może dla kolejnych miejsc też się uda. Uważam, że to jest fajny dodatek do tego, co się robi. Więc uznałbym tę imprezę jako udaną pod względem organizacyjnym. Jeżeli natomiast chodzi o tą kwestię sportową, no wiadomo, że chciałbym, żeby we wszystkich kategoriach, tak jak w 71 czy w 75, było po 7 zawodników, czy 8, czy 11, tak? No ale tak nie było. Były kategorie, gdzie było tylko dwóch zawodników, nie wiem, no chociażby waga ciężka, która może nie grzeszyła za bardzo poziomem w tym wypadku, ale uważam, że na przykład w roku już 2020 tak będzie. Jestem przekonany, że ten rok będzie przełomowy w ogóle, jeżeli chodzi o wszelkie imprezy związane z kickboxingiem. Już nie tylko mówię o tych, które ja robię, ale które dzieją się w naszym kraju i może nie dam sobie palca uciąć, ale na pewno coś z nim zrobić, jeżeli tak nie będzie. A na czym polega to twoje przewidywanie w takim razie? Co widzisz? Co widzisz, czego ja nie widzę, że ten kickboxing eksploduje? Znaczy, Paweł, ja myślę, że ty też to widzisz. Widzisz przede wszystkim po obrocie na swojej stronie, na zainteresowaniu ludzi, którzy chociażby mają coś do powiedzenia na ten temat, że 2 czy 3 lata temu, 4 lata temu, kiedy wspominałeś o kickboxingu K1, to ludzie nie za bardzo wiedzieli, o czym mówisz. A to ten tajski, a to można kolan, a tam łokcie, a to coś. Za bardzo nie rozróżniali, za bardzo było pomieszanie z poplątaniem dyscyplin sportowych. Boks, kickboxing, muay thai, a czy to samo, co w ochraniaczach walczą, a czy bez ochraniaczy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili ludzie chętniej się na ten temat wypowiadają, chętniej oglądają i też szukają imprez, gdzie coś się odbywa. Jest większy przemiał tego całego materiału w internecie. Coraz więcej naszych znajomych bierze w tym udział. Jeżeli jeden z grona kolegów zaczyna walczyć, czy startować, czy ćwiczyć, to też gdzieś cała reszta się tym interesuje. Ja już nie mówię o tym, że konkretnie musi trenować, ale po prostu zaczynają się nim interesować. Jest większe zainteresowanie tą całą otoczką. Czy coś się dzieje? No powiem ci, że ciekawe spostrzeżenie, zwłaszcza teraz patrząc, co się dzieje w TVP chociażby, tak? Dwie organizacje, trzy nawet, bo jeszcze HFO jest pokazywane. Natomiast Mistrzostwo Warszawy, powiem ci tak. Generalnie, jeżeli chodzi właśnie o frekwencję, może Warszawia, no bo mieliśmy Pole Rogale, Olka Kalickiego, czyli zawodników, którzy są bardzo dobrze znani. Kilka klubów nie wystartowało. Powiedz, ty jesteś w jakiś sposób, że powiem, zawiedziony tym, że na przykład taka Palestra nie pojawiła się tutaj na Mistrzostwach Warszawy? Znaczy to Palestra generalnie bardzo podniosła, uważam, ten poziom i przede wszystkim nie wystawiłaby na pewno po jednym zawodniku z kategorii, tylko po kilku. No taka jest decyzja. No ja myślę, że w przyszłym roku ich zobaczymy, jak nie tu, to gdzie indziej. No co mogę powiedzieć? Myślę, że się na pewno zobaczymy. No powiedz, z Garudy chyba tylko jeden zawodnik wystartował. No ty jako gdzieś tam były Garudziak, że powiem, nie jesteś też no smutny, że jednak tylko jeden zawodnik. A wiemy, że Dima Kartel ma kilku tych zawodników, którzy mogliby coś pokazać. Czy ja wypowiem się generalnie, jakby globalnie, jeżeli chodzi o nasz tutaj to warszawskie podwórko. Uważam, że to jest impreza, w której powinny startować generalnie warszawskie kluby, z tego względu, że to też jest pewna walka o prymat. W cudzysłowie prymat, bo z jednej strony można to traktować jako coś takiego fajnego. Kurczę, mój klub jest najlepszy w Warszawie, zdobyliśmy najwięcej medali, jesteśmy najlepszym klubem stolicy. Ja bym to tak traktował, tak? Z jednej strony mogę sobie robić koło tyłka, tak? No bo ja wiem, że moi zawodnicy na ten moment nie są w stanie, bo nie mam tylu seniorów, wystukać tylu medali, prawda? Więc dla mnie na dwoje babka wróżyła. Robię imprezę komuś, na którą ktoś przyjeżdża i zdobywa worek medali, tak? Czyli robię coś dobrego dla swojej konkurencji. Znaczy ja jestem trenerem, nie właścicielem klubu, tak? Ale w cudzysłowie dla konkurencji innej klubowej, ale z drugiej strony robię coś dobrego dla dyscypliny. No to skoro na przykład klub konkurencyjny jednego roku zdobędzie worek medali, a jest też z Warszawy, no to kurczę, to się postarajmy i zdobądźmy w przyszłym roku. Także taka wewnętrzna troszeczkę rywalizacja na sportowej płaszczyźnie i uważam, tak to powinno wyglądać. Nie przyjeżdża Fight Gym Lublin, który zdobywa kurczę 3 medale i okazuje się najlepszym klubem mistrzostw. Także gratulacje chłopaki, gratulacje dla trenera, no ale no tak było.
Słuchaj, czy już termin gdzieś tam wstępnie jest zaplanowany na kolejne Mistrzostwa Warszawy? Jak miesiąc? No dzień to myślę, że jeszcze nie, ale miesiąc już może gdzieś tam pierwsze hasło rzucić. Czy wysłałem generalnie pełen harmonogram swoich imprez do związku. Został zaakceptowany i myślę, że impreza odbędzie się znowu na przełomie listopada i grudnia. Kto wie, może będzie to znowu ostatni weekend grudnia, też po Oriental Rulus, ale to musimy po prostu dogadać. Ja bym się na pewno na ten termin nastawiał. Listopad, grudzień tego roku to znowu. To będą cały czas Mistrzostwa Warszawy, czy gdzieś tam już PZKB naciska, żeby było to Mistrzostwo Mazowsza, żeby stworzyć strefy, jak chociażby jest w karate czy w innych sportach? Kurczę, system strefowy też miałem już pogadankę na ten temat z prezesem Sigoczyńskim. To jest w ogóle ciężki temat z tymi strefami, bo to rodzi dodatkowe problemy i też troszeczkę kasuje naprawdę porządnych zawodników już w tych zawodach mistrzowskich. No bo jeżeli jedno województwo naprawdę wiedzie prymat nad innymi, no to oni się kasują nawzajem. Ci najlepsi i wychodzi na to, że wcale nie jadą najlepsi z kraju, a najlepsi tylko z danego województwa i to w żaden sposób nie odzwierciedla też poziomu. Także myślę, że raczej to nie będzie tak, że to będą mistrzostwa strefy, mistrzostwa województwa, tylko pewnie zostaną to Mistrzostwa Warszawy. Może inaczej troszeczkę je nazwiemy, może... No są fajne plany na to. Generalnie gdzieś mam jakiś pomysł. Na pewno w tym roku dojdą do tego również juniorzy, starsi, młodsi. To musowo. No właśnie, bo były plany, żeby była formuła kicklight właśnie dla juniorów. Czemu w końcu tego nie było? Był point fighting. Był, właśnie, teoretycznie. To też trzeba należy jedną rzecz sprostować. W zasadzie pierwsze Mistrzostwa Warszawy w kickboxingu były point fightingu dzieci, które odbyły się w listopadzie, czyli 9-10 listopad na Woli, czyli pierwotnie wtedy, kiedy miały się odbyć obie imprezy, tylko miały być łączone, ale ze względu na tamten czas, po prostu zorganizowanie tej imprezy, byłoby trzeba przeznaczyć większe środki, niż można byłoby w ogóle to zorganizować. To by się po prostu nie spięło finansowo, po prostu. Najprościej rzecz ujmując, nie było ringu, nie było niczego, żeby to wszystko przewieźć i tak dalej. Tu wszystko jest, więc w połączeniu z Grandą dało to zamierzony efekt. Słuchaj, już dwie Grandy mamy ogłoszone. Powiedz, czy coś nowego w tym roku chciałbyś prowadzić na Grandę? Mam na myśli, nie wiem, jakieś walki zawodowe, superfighty, pas może Grandy w końcu powstanie, czy też pas Mistrza Polski PZKB, czy w ogóle coś się zapowiada, czy to będzie cały czas ten sam dobry, sprawdzony format? Na pewno będzie to funkcjonowało tak jak do tej pory, czyli podział na klasy, na pewno zawodnicy z całej Polski będą przyjmowani do rywalizacji. Pasów żadnych nie przewiduję, bo uważam, że tworzenie sztucznych pasów, jakby do niczego nie jest mi to też potrzebne, żeby dawać komuś pas i uważać kogoś i mianować kogoś mistrzem Grandy. No nie, no jest jakaś formuła ligowa i tak to pozostanie. Jeżeli będzie jakaś chęć, aby na jakiejś imprezie taki pas, taką walkę o pas zorganizować, czy to w półamatorski, półzawodowy, przepraszam, czy pro, oczywiście to zrobimy. Pierwsza okazja rewelacyjna będzie 18-19 września na halach Expo, ponieważ wtedy Granda odbędzie się na targach FIWE, a przypomnę, że są to największe targi w Europie Środkowo-Centralnej, jeżeli chodzi o branżę fitness, taką sportową. Będziemy mieli dwa ringi, albo trzy, albo więcej, jeszcze nie wiem dokładnie na te ile, ale będę miał bardzo dużo przestrzeni do zagospodarowania i bardzo dużo pomysłów do zrealizowania. Więc to jest rewelacyjna okazja. Natomiast, jak już wiesz, też od dłuższego czasu robiłem turnieje proamie, gdzie też były jakieś nagrody finansowe. Chciałbym robić walki zawodowe, nawet tak w ciągu dnia, tylko zawodowe w rozumieniu bez ochraniaczy. Na tej zasadzie. Nie walki, za które będziemy płacili, bo na to nie ma funduszy. Chyba że znajdzie się firma, która da na przykład 2000 zł, obdzielimy za to zawodników, fajnie, dostaną jakiś pieniądz za to. Natomiast chciałbym wprowadzić coś takiego jak, tak roboczo to nazwę, klasy pro, czyli tak jak teraz obowiązują klasa ABC amatorska, tak samo ABC na przykład pro i w tym momencie klasa C pro to byłyby na przykład dwie walki zawodowe i umówmy się, dla takich osób po prostu nie mielibyśmy funduszy. Chciałbym to zrobić, są chętni na to. Czekam tylko na to, aż moja grupa, ta młodzieżowa, troszeczkę podrośnie i oni jak najbardziej są w stanie ściągnąć ochraniacze i po prostu wyjść sobie bez tych ochraniaczy, bo tak to trzeba traktować. To jest dalej jakiś proces szkolenia.
trzeba to po prostu w końcu zdjąć i walczyć bez. Natomiast to doświadczenie amatorskie jest im bezwzględnie tak samo potrzebne i no nie wyobrażam sobie, żebym też mógł na pierwszą jakąkolwiek walkę wypuścić osobę od siebie od razu bez sprzętu. Musi mieć po prostu przecierkę amatorską, żeby zdjąć sprzęt. Karol, wywołałeś temat właśnie FIWE. Wiemy, że na tych targach też odbywały się gale MMA, walki zawodowe MMA. Powiedz, czy na ten moment ta współpraca właśnie z tymi targami to jest granda grandu, ale czy jest realne, że faktycznie będzie kilka tych walk zawodowych na tych targach? Myślę, że to jest do zrobienia. Myślę, że to jest do zrobienia, tym bardziej, że to naprawdę posłuży wszystkim. No, przecież tam będzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Przez całe dwa dni przewinie się kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jeżeli pokażemy im, to jest tylko reklama dla naszego sportu. To nie jest nic innego. Ja oczywiście, że to traktuję też w jakichś względach takich promocji, nie wiem, samej imprezy, klubu, mojej osoby jako organizatora. Tak, no bo kurczę, no w końcu to robimy jako klub, tak? Ale jaka to jest promocja tak samo dla dyscypliny? Lepszej okazji niż obejrzenie w telewizji nie będzie. No słuchaj, obejrzenie w telewizji, ale czy jest faktycznie gdzieś tam jakieś, może nie zakusy, ale czy coś się konkretyzuje, że faktycznie te walki będą? Nie, no to jest za dużo czasu, a zorganizowanie takiej walki to jest tylko przyklepanie zawodników i to wszystko. Także... No dobra, to czekamy w takim razie na te wszystkie imprezy. No i pytanie, czego życzyć warszawskiej grandzie, czego życzyć Karolowi Ładzie i LFC, twoim zawodnikom w nowym roku? Na pewno grandzie niesłabnego zainteresowania ze strony klubów i trenerów, bo to trenerzy decydują o tym, że tutaj zawodnicy przyjeżdżają, a nie na odwrót, no chyba, że są tacy zawodnicy, którzy cisną trenerów, ale tego należy życzyć i przede wszystkim też po tym całym półroczu chciałbym podziękować przede wszystkim właśnie wam, trenerom, za to, że ufacie przede wszystkim tej imprezie, sposobowi organizacji, że przyjeżdżacie tutaj ze swoimi zawodnikami, że uznajecie tą imprezę na tyle poważną, że warto na niej zdobywać doświadczenie. Nie chciałbym się, żebyśmy się widywali tutaj no, cyklicznie. Daty już znacie, wszystkie są w internecie opublikowane, więc tylko życzyłbym sobie i wszystkim innym frekwencji, żeby nie było tego mielenia się we własnym sosie. Do tej pory go nie ma, więc jest okej. Natomiast co mojej grupie, żeby się dalej rozwijała i w końcu zaliczamy już pierwsze starty na imprezach centralnych. Wreszcie tych juniorów starszych, młodszych mogę zabrać. I dziękuję bardzo. Super, pozdrawiam.